Przebudzonko. Cześć, witajcie, ja jestem Dariusz, to jest kanał Przebudzonko Ścieżki Wolnej Woli i ten materiał, w odróżnieniu od większości na moim kanale, jest raczej takim wewnętrznym i okazyjnym, ponieważ ja wkrótce wyjeżdżam. Kiedy to oglądacie, no to ja już będę pewnie w drodze. I chciałem zostawić przed moim wyjazdem wam takie nagranie opowiadające o różnych rzeczach. Co z filmami, co z kanałem, co potem, co w międzyczasie. Chciałbym się ustosunkować do różnych takich organizacyjno-wewnętrznych spraw, więc dzisiaj nie rozwijamy jakichś tematów kosmicznych czy metafizycznych, a bardziej ten materiał jest dla kogoś, kto po prostu jest widzem konkretnie mojego kanału, interesuje kogoś to, co ja robię, albo chciałby się spotkać, jak będę gdzieś na wyjeździe, bo będę w innych stronach Polski, bo będę w Małopolsce, więc o takich rzeczach sobie porozmawiamy, ale liczę, że i tak będzie ciekawie. Na sam początek widzieliście, że zmieniłem ten wstęp, tą czołówkę z tykaniem zegara, pianiem koguta. To jest stara czołówka, której używałem na początku istnienia kanału. Wiecie, cyk, 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 kukuryku, przebudzonko. Bo zawsze chciałem, żeby to był kanał na luzie. Nawet jak mówi o jakichś trudnych, skomplikowanych konceptach, trudnych do zrozumienia, trudnych do zaakceptowania. Te rzeczy są nieraz bardzo zaawansowane, są nieoczywiste, są ważne, poważne. Ale ja nie chciałem robić kanału na poważnie. Zawsze chciałem, żeby to było na luzie i żeby to było swobodnie, bo tak po prostu jest łatwiej. I zawsze sprzeciwiałem się takiemu podejściu, że ktoś robi ze swojej wiedzy, często średniej, ale taką otoczkę, że to jest, wiecie, to jest poważne. My tutaj odcinamy się od jakichś tych New Age, tej płytkiej duchowości. My tu robimy, w zasadzie nasza duchowość to jest praktycznie nauka. My tutaj tworzymy mnóstwo jakichś swoich pojęć, które nie są kompletnie potrzebne, bo opisują mi tak rzeczy po stokroć dobrze znane wszystkim, ale nie, my to opisujemy jakimiś innymi pojęciami, bo wiecie, to nie jest duchowość, to jest w ogóle coś bardziej zaawansowanego i robimy to na poważnie, bo ja jestem tutaj uczonym naukowcem i w ogóle jestem też oświecony, uduchowiony, więc nie, to na poważnie trzeba i będę mówił takim też spokojnym głosem, bo na poważnie to wszystko robimy. Będę stękał te słowa, tak dukał, bo tutaj wiesz, dobra, kończę. Kończę tą parodię. Irytuje mnie przekaz ludzi w takiej formie i stwierdziłem, że ja nigdy nie będę tak robił. To niczemu nie służy. To stwarza tylko taką bańkę pozorów, że my tutaj robimy coś śmiertelnie poważnego. Pamiętajcie, że życie, a wręcz w ogóle istnienie, to zabawa dusz. Zabawa świadomości. Taniec wszechświadomości. To ma być wesołe. Nawet jak się tutaj dzieją straszne, tragiczne rzeczy. Z jednego punktu widzenia okej, ale całościowo. Całościowo to wszystko jest iluzja, to wszystko jest gra w doświadczanie. Na pewnym poziomie te wszystkie dramaty nie mają w ogóle znaczenia. To wszystko jest szalonym tańcem wieczności. Więc dołączmy do tego. Tańczmy, bawmy się. Nie czyńmy sobie życia niepotrzebnie smutnym, trudnym i poważnym ponadto, niż ono faktycznie być musi. Pokazałem wam jednak ten początek, stary, którego niegdyś używałem, ponieważ obecny również nie będzie zbyt długo obecny. Jak wrócę z mojego wyjazdu, obecnie jestem między wyjazdami, byłem w okolicy, w Gdańsku, w okolicy Gdańska i tak dalej, spotkałem się z Gosią Duszak, wróciłem na chwilę do Wrocławia, gdzie jestem aktualnie, ale też opuszczę niedługo chyba to miasto, a teraz wypuszczam się do Małopolski, do miasta Tuchów koło Tarnowa, o czym opowiem szerzej za moment. Natomiast kiedy wrócę po wyjeździe, chciałbym nieco przearanżować mój kanał. Wszystko ewoluuje. On też się rozwija. Ja pierwotnie zakładałem, że będę tu rozmawiał na temat, no właśnie, wiecie, duchowość, metafizyka, trochę rzeczy kosmicznych, ale te tematy kosmiczne widzę, że są szczególnymi i szczególnie wymagają, by się nimi zająć, ponieważ o duchowości jako takiej jest w sumie dużo informacji.
Są różne kanały, które to poruszają, natomiast sensownych polskich kanałów dotyczących pozaziemskich ras, istot, tego jak wygląda pozaziemska rzeczywistość, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, ta kosmiczna polityka, tego jest bardzo mało. Bardzo mało ogólnie, a jak chodzi o sensowność, to praktycznie wcale. Więc postanowiłem wypełnić tą lukę i dlatego na moim kanale, chociaż nie rezygnuję z tematów metafizycznych, ale no, widzicie to sami. Ostatnio dominują te treści związane z cywilizacjami pozaziemskimi i pozaziemską rzeczywistością, więc bardziej chciałbym to zaakcentować. Chciałbym zmienić logo, symbol kanału, pewnie też wstęp, który wyświetlam przed samym każdym filmikiem. Chciałbym, żeby to było bardziej kosmiczne, bo tak naprawdę odgradzanie duchowości od kosmosu nie ma sensu, bo to wszystko jest jednym, to się wszystko łączy. Ja znałem ludzi, którzy mówili mi nieraz, wiesz, ja tam bardziej się interesuję tą duchowością, energiami, ja jestem wiedźmą, natomiast ci kosmici, nie, tam kosmici nikogo nie interesują. No i tak, wiecie, no, można, ale ja w tym momencie nie potrafię tego rozgraniczyć. To wszystko się tak ze sobą spaja na pewnym poziomie, że jeżeli ktoś twierdzi, ja tutaj jestem wiedźmą i mnie kosmici nie interesują, w porządku, tylko że na drodze własnego rozwoju jako wiedźma i tak się dojdzie do takiego etapu, że tematy kosmiczne same zapukają do drzwi, bo jak się je odrzuci, to nie będzie się można dalej realizować w swojej ścieżce, bo tam już to się jakby w pewnym sensie łączy. Więc w zasadzie nic się wiele nie zmieni, tyle tylko, że sam widzę, że tematów kosmicznych jest u mnie coraz więcej i one dominują, więc chciałbym, żeby charakter kanału, logo i tak dalej, żeby to było bardziej spójne. To tak, jeśli chodzi o wstęp. Natomiast co z moim wyjazdem, jak to się przekłada na kanał? Zarówno ten kanał Przebudzonko, Ścieżki Wolnej Woli, jak i mój drugi kanał Agencja Kosmiczna. Mam trochę filmów przygotowanych do przodu na Agencji Kosmicznej. One są ustawione i będą się samoczynnie odpalały. Natomiast na Przebudzonko no, nagrywam ten materiał. Mam chyba jeszcze ze dwa jakieś przygotowane, ale może być jakaś dziura, ponieważ ja na wyjeździe nie mam mojego komputera. Tam też mam dużo gorszy dostęp do internetu. Może coś nagram telefonem, tak roboczo, ale nie będę montował jakichś bardziej złożonych materiałów, więc może być dziura na kanale. Ale jakoś to postaram się zapełnić, żeby nie była ona znacząca. Jednakże chcę wyraźnie zaznaczyć, że ja nie będę obecny do połowy września. Przez pierwszą połowę września mnie nie ma, w drugiej połowie jestem, ale będę nadrabiał jakby różne rzeczy, które zostawiłem na czas swojego wyjazdu. Więc jeśli chodzi o jakiś kontakt ze mną czy realizację sesji, to tak, sesje regresyjne mam w tym momencie zaklepane praktycznie do 10 października, do przodu poustawiane. Jak ktoś chce się do mnie zgłosić na sesję, zgłaszać się można. Ja zapisy mam otwarte dalej, pomimo wyjazdu, ale zapiszę dopiero gdzieś tam po 10 października. Jeżeli natomiast ktoś będzie bardzo chciał, mogę zrealizować sesję w pierwszej połowie września, w trakcie mojego wyjazdu, ale to będzie sesja w formie rozmowy telefonicznej. Ja często realizuję sesję na przykład na Skype'ie, wtedy też robię nagranie z sesji, to montuję, potem wstawiam jako filmik prywatny tylko dla danego człowieka, ale w formie rozmowy telefonicznej nie mam takiej możliwości. Więc po prostu informuję, jak ktoś chce mieć filmik z sesji i kontakt na Skype'ie, to dopiero po moim powrocie, po 10 października spokojnie gdzieś tam możemy się zapisać, umówić. Natomiast jak ktoś chce sesję, ale nie zależy mu na filmiku, ani żebyśmy się widzieli na kamerce i wystarczy sam głos, to sesję byśmy zrobili tylko w formie rozmowy głosowej przez telefon i faktycznie jest taka opcja w pierwszej połowie miesiąca. Realizować będę także inne sesje typu oczyszczania, odczyty, zdejmowanie pieczęci kościelnych, oczyszczanie rodu, to wszystko jest aktualne, no bo to mogę robić jakby gdziekolwiek jestem. Kontakt ze mną, jak zawsze, polecam mailowy. I chciałbym, żeby to wszyscy zapamiętali, że do mnie się pisze maile.
jeżeli ktoś pisze do mnie na Facebooku, a czasami tak się zdarza, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ja to odczytam, bo tam jest wiele różnych powiadomień i tak dalej, umyka. Czasami ktoś pisze na Telegramie, czasami Telegram sprawdzam, ale no, wiecie jak to jest. Jak jest jakieś konto, profil tu i wszyscy piszą w różnych rzeczach, ja tego wszystkiego nie sprawdzam na bieżąco. Ja sprawdzam maile. Jeżeli ktoś chce mieć pewność, że dostanę wiadomość, że to odczytam i że odpiszę, to proszę pisać maila na adres, który się tutaj wyświetli i jednocześnie pod każdym filmem mam kontakt do mnie. Bardzo nie polecam do mnie szukać kontaktów telefonicznych. Mój numer jest ogólnie tam dostępny, ale ja nie prowadzę zapisów drogą telefoniczną, nie kontaktuję się telefonicznie, ani też nie oddzwaniam, bo nieraz ktoś pisze maila, proszę o kontakt i zostawia numer. Ja nie oddzwaniam, nie mam za bardzo ochoty ani czasu na rozmowy telefoniczne. Wszystko załatwiamy mailowo. Telefonicznie umawiamy się na przykład na konsultację, na konkretną godzinę, na realizację jakiejś sesji ewentualnie, ale żadne takie pogaduchy nie wchodzą w grę, bo jak powiedziałem, kwestia czasu, ani też to, że no specjalnie mówiąc szczerze, chęci nie mam. Ja po prostu kontaktuję się mailowo, bo to jest dla mnie jakby najwygodniejsze, najmniej inwazyjne. Ja jestem człowiekiem średnio towarzyskim, średnio otwartym, realizuję wszystkie sesje zgodnie z planem, trzymam się ustaleń, trzymam się terminów, ale nie jestem kimś, kto sobie tak spokojnie porozmawia, bo jest taki, wiecie, otwarty i potrzebuje pogadać. Moje działanie to właśnie kontakt, to gadanie. Jak już wyrobię jakby swoje sesje, konsultacje, regresje, no to ostatnie, co chcę robić później, to jeszcze rozmawiać z ludźmi, jeszcze się tam ugadywać na jakieś terminy czy coś. Kiedy mam czas wolny, to ja po prostu chcę iść do lasu. Chcę być sam, a nie dalej rozmawiać. Poza tym irytuje mnie, jak ktoś dzwoni, kiedy ja właśnie prowadzę sesję, wtedy nie odbiorę, potem ktoś czeka, że może oddzwonię, nie oddzwonię, ja mogę zapomnieć, głupie sytuacje, więc upraszczając, maile. Proszę do mnie pisać maile, telefon to ostateczne zło, nie cierpię używać telefonu, rozmów głosowych w ogóle, nawet na Facebooku, chyba że się po prostu umawiamy w ramach konkretnej sesji, na konkretny dzień, wtedy sobie organizuję tak czas, że wiem, że tego dnia o tej godzinie mam sesję, mam na to czas i nie rozburza mi to całej konstrukcji. Mam nadzieję, że nie uważacie tego za wredne czy wyniosłe z mojej strony. To jest kwestia takiego szacunku do samego siebie, żeby dbać o własną przestrzeń, o własną prywatność i wygodę. Co teraz dalej? A dalej chciałbym wam opowiedzieć o ewentualnie możliwym spotkaniu w Małopolsce, jeżeli ktoś z tych rejonów byłby zainteresowany, bo dostawałem wcześniej informację, jak ktoś się właśnie dowiedział, że ja pochodzę ogólnie z Małopolski, że no, jak będziesz, to się możemy widzieć. I chcę zaznaczyć, że taka opcja będzie. Ja będę przebywał w mieście Tuchów. Tuchów jest koło Tarnowa, a Tarnów jest 100 km od Krakowa. Przy czym ja nigdzie się nie wybieram, nigdzie nie dojeżdżam. Do Krakowa, a nie nic takiego. Ja jestem w Tuchowie. Ktoś chce się spotkać, to się umawiamy w Tuchowie. Pójdziemy na spacer do lasu, albo w połowie drogi między Tuchowem i Tarnowem jest także fajne miejsce, taka oberża pod grzybem, ładny widok, całkiem tam ogólnie fajnie jest, więc możemy się tam spotkać, zrobić sobie małe posiedzenie. Ja też wolałbym, żeby to się zebrało kilka osób, bo co najmniej 3 osoby do mnie pisały, więc jakby ktoś był chętny, proszę dajcie znać, może się uda zebrać małą ekipkę i wtedy będziemy mogli się właśnie fajnie spotkać i podyskutować. Jednak mówię, ja nie będę jeździł gdzieś po Małopolsce, po jakichś innych miastach. Ja jadę tylko w sumie no, na krótko do rodzinnego miasta, do rodziny, żeby trochę odpocząć, pochodzić po właśnie znajomych lasach i nie chcę marnować czasu niepotrzebnie na jakieś przejazdy. Ja ogólnie bardzo lubię podróżować i być w ciekawych miejscach, ale powiem wam, że nie znoszę etapu przejazdu. Czy to autem, czy pociągiem, autobusem, czymkolwiek. To jest dla mnie takie marnowanie czasu, uwagi, wszystkiego. Nie cierpię etapu podróży. Lubię gdzieś być, ale nie cierpię podróżować. Więc taka ciekawostka i oczywiście piszcie do mnie maile, jeżeli chcecie się spotkać, może się coś uda, a jak nie, też w porządku, bo nie każdemu wiem, że terminy
terminy się zgrają. Ja sam myślałem, że ja w ogóle do Małopolski pojadę pod koniec lipca, a przesunęło się to tak, że praktycznie wrzesień dopiero teraz jadę. Chciałbym teraz porozmawiać o tym, co możecie oglądnąć na moich kanałach, bo bardzo zachęcam do powrotu do starych nagrań, zarówno na kanale Agencja Kosmiczna, jak i na kanale moim. Tutaj, Przebudzonko. Przebudzonko jest kanałem moim, w sensie moim prywatnym, gdzie ja wyrażam wszystko ze swojej perspektywy, natomiast na agencji głównie tłumaczymy nagrania zagraniczne z kanału Cosmic Agency. Więc zachęcam do starych nagrań, żeby je sobie odnowić i tu, i tu. I teraz wam pokażę, o co mi chodzi. Pokażę wam tutaj playlisty i w ogóle filmy na moim kanale, od kiedy w zasadzie zaczęły się ich takie regularne publikowania i które sobie warto przypomnieć i dlaczego. Ja sam bardzo lubię wracać do różnych starych materiałów, które widziałem nawet kilka razy, zarówno z innych kanałów, jak i nawet moich własnych, bo zawsze jest dobrze sobie coś odświeżyć. I jak ja teraz nie będę dostępny, nie będę publikował może tak szybko na bieżąco, to jak widzicie tutaj, tutaj jest strona mojego kanału od najstarszego filmiku. To był pierwszy filmik na moim kanale, relacja z Harmonii Kosmosu 2019. Nie mówię, że to macie oglądać, bo tak naprawdę regularna publikacja zaczyna się tutaj, od tego filmu, Oblicza Matrixa i zachęcam. Zachęcam do powtórki z tego filmu, ponieważ mówi on właśnie o rzeczach, które cały czas są aktualne. Tak w ogóle mój kanał jest w taki sposób skonstruowany, że oglądanie starych materiałów ma sens, bo stanowi fundament pod treści nowe. Jeżeli ktoś jest nowym widzem na kanale, to nie jest dobrym pomysłem oglądanie tylko tych nowszych filmów aktualnych z pominięciem starych, bo zostaje dziura w wiadomości. A jak ktoś jest w miarę na czasie, oglądał wszystko, to i tak dobrze sobie przypomnieć niektóre rzeczy, bo gdy oglądam na przykład filmy z Cosmic Agency, to nawet jak widziałem jakieś kilka razy, to zawsze i tak jestem w stanie dokopać się do czegoś nowego. Więc do tego filmu zachęcam. Religię o duchowość uważam, że też jest ciekawy. Tutaj jest moja droga do przebudzenia. Jeżeli kogoś interesuje moje życie, skąd się to wzięło, że jestem w tym punkcie, gdzie jestem, tutaj właśnie z Zygim o tym rozmawiamy. Tutaj rozpoczyna się pierwsze z nagrań, które dotyczyło Kobry. Kobry, czyli takiego informatora, który nam mówi o różnych tam rzeczach, że jest w kontakcie z istotami pozaziemskimi, wie co się tam w rządach dzieje i tak dalej. I o ile ja obecnie bazuję na źródłach informacyjnych, które są pozaziemskie i bezpośrednie, żeby jak najmniej zniekształcać te idee, które są przekazywane, by te wiadomości były po prostu najwyższej jakości, tak ten materiał bazuje na Kobrze, któremu w tym momencie nie ufam w 100%. Pamiętajcie, że ja robiąc niektóre materiały po prostu cytuję źródła, co nie znaczy, że ja w to wierzę w 100%. To jest po prostu pewien punkt widzenia i to nagranie, jak również i to, które tutaj pokazuję, te trzy, one bazują właśnie na narracji Kobry, którą uważam za ciekawą, ale jednocześnie z poziomu wiedzy obecnie, ze źródeł chociażby o tym, co mówią Taigetanie, oni mówią o tym w zupełnie inny sposób. Ja nawet mam jeden wywiad u Zygiego, kiedy świadomie konfrontuje dwa różne punkty widzenia. To nie tak, że jest jakaś sprzeczność i te informacje są niewarte. Po prostu Kobra prowadzi narrację w takiej formie, że tutaj na Ziemi będzie kataklizm, przylecą Plejadianie, zabiorą ludzi, żeby ich uratować, że będą jakieś masowe ewakuacje. Natomiast Taigetanie mówią, że takiego scenariusza raczej w akcji nie ma. Dlatego chcę to wyraźnie powiedzieć, że to, że taki materiał o takich treściach jest u mnie na kanale, nie znaczy, że ja mówię, że tak będzie.
Ja po prostu uznałem, że to jest na tyle, by przedstawić na podstawie Kobry, na podstawie źródła te informacje i ten punkt widzenia. Ale ja swojego podpisu pod tym nie składam. Tutaj materiał o oczyszczaniu, jak wykonuję oczyszczanie energetyczne i odczyty wahadłem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany sesjami u mnie, to to jest dobry filmik informacyjny w tym temacie. Jestem, słowo o wielkiej mocy, to jest najważniejszy materiał na moim kanale. On jest moim odczytem. Ja rzadko publikuję swoje wglądy i odczyty, dlatego że mam taki dość luźny stosunek do wglądów i odczytów innych, więc też nie chcę wciskać jakby swoich, ale ten jest po prostu wyjątkowy. On jest wyjątkowy i spójny z wiedzą pozaziemską, którą zdobywam z różnych innych źródeł. Więc bardzo do niego odsyłam, bo uważam, że on jest taki natchniony. I tam jest dużo takich rzeczy, które obrazowo pokazują rzeczy związane, no właśnie, z naturą wszechświata. Ten materiał wiem, że cieszył się dużą popularnością, tłumaczącą ludziom, że jest różnica między samotnością i osamotnieniem. Że będąc gwiezdnym nasionkiem na Ziemi, trzeba się liczyć z tym, że niekoniecznie jest wielu ludzi kompatybilnych z nami. I to jest właśnie jedno z pierwszych nagrań u mnie dotyczących tematów gwiezdnych nasion, które to tematy później rozkwitną. Zdejmowanie pieczęci kościelnych oraz pogrzeby pieczęcie. No właśnie, jak widzicie, ten temat dotyczy zdejmowania pieczęci kościelnych, czym one są, jak to się odbywa, jak ja to robię. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie tą kwestią, no to to was zainteresuje. Lęk przed własną boskością. No tutaj jest też to, że wiele razy sobie umniejszamy sami, nie zdając sobie sprawy z siły, jaką posiadamy, wchodzimy w mentalność ofiary, a tak wcale być nie musi, a wręcz nie powinno, bo dosłownie jesteśmy źródłem. Źródłem, które często z tego naszego poziomu boi się nawet siebie tak nazywać, że to jest jakaś pyszność, ale nie, my dosłownie jesteśmy źródłem. I w wielu innych nagraniach również o tym mówię. Gwiezdne istoty, zaufanie, wątpliwości i szukanie dziury w całym. Czyli rozwijanie kwestii tego, jak to niektórzy ludzie niepotrzebnie straszą, że to w ogóle wszystkie istoty pozaziemskie są złe, oszukują, chcą okraść na energię. Czyli no właśnie typowe straszaki. I chociaż istnieją oczywiście negatywne istoty typu niektóre rasy szaraków, czy tam rasy niektóre gadzie, ale to nie znaczy, że kosmos jest pełen zła i wszystko chce nas skrzywdzić. Przeciwnie, większość ras jest rozwinięta, pozytywna i życzy nam jak najlepiej, nawet jeżeli niekiedy ich działania są trochę niezręczne albo nieporadne, ale to nie tak, że mamy się bać istot pozaziemskich. To byłoby bardzo zamykające, a co więcej, my sami jesteśmy istotami pozaziemskimi. Tyle, że akurat teraz zinkarnowaliśmy się w ludzkich ciałach, ale nasze dusze zawsze są gwiezdne. To jest właśnie filmik pokazujący to, o czym mówiłem przed chwilą, jak nasze gwiezdne dusze wcielają się na Ziemi i dlaczego. Jako właśnie formy ochotników. Mogę także wyróżnić ten materiał opowiadający o Galaktycznej Federacji. W skrócie, czym ta organizacja jest, na jakich zasadach działa. Taka skrócona wersja, bo oczywiście Federacja to ogromny, ogromny temat, ale tutaj jest taki wyciąg tematyczny. Tutaj jeszcze więcej o oczyszczeniu, tutaj o filmach związanych z duchowością i świadomością, które polecam. Ogólnie planuję zrobić drugą część tego. A tutaj filmy, które bardzo, bardzo uważam za potrzebne, żeby do nich wrócić. Czyli umowy percepcyjne, uniwersum symboliczne, splot ustaleń tworzących matrycę rzeczywistości. Nie będę nawet próbował tego teraz streszczać, bo to jest temat szeroki. Często te kwestie pojawiają się w innych materiałach, gdzie zahaczam o to, ale no tutaj się po prostu na tym koncentruję, więc tu odsyłam, tak samo jak tutaj, właśnie tłumaczę tą kwestię, że jesteśmy kosmicznymi duszami, poruszamy także tutaj kwestie wymiany dusz, sposobów inkarnacji w ciało, ciekawe rzeczy, które także później są rozwijane w innych materiałach. Prawda. Czyli rzecz o tym, że nie ma obiektywnej prawdy. Nasza rzeczywistość jest iluzoryczna. Ciężko o coś, co nazywamy faktami, czymś niepodważalnym. Bo to, co jest faktem, czymś niepodważalnym, jest niczym więcej niż jakąś zbiorową umową. Umową percepcyjną. Ale wystarczy, żeby jakaś istota nie miała danej umowy i dla niej to, co dla nas jest prawdą i dowodem,
już takim nie będzie. Dobro, zło i takie tematy są właśnie tym, o czym rozmawiamy w tym nagraniu. I uważam, że jest ono o tyle istotne, bo pozwala spojrzeć na ból, cierpienie i te negatywy z nieco innej perspektywy. Rozwój to tracenie. Niepozorny film, ale jest krótki, dlatego bym do niego zachęcał, ponieważ mówi on właśnie o tym, tak jak mówi tytuł, rozwój to tracenie, że w naszym doskonaleniu się tak naprawdę nie chodzi o zdobywanie nowych rzeczy, ponieważ my już jesteśmy idealni i doskonali, a jedyne co musimy zrobić, to stracić przekonania, że jest inaczej. Stracić przekonania o naszej małości, bo nie jesteśmy mali. Jesteśmy wspaniałymi, potężnymi istotami. I o tym tutaj jest mowa i gorąco zachęcam. Ludzie tła to jedne z bardziej popularnych tematów na moim kanale i co zabawne, ale chcę to głośno powiedzieć, że od kiedy ja zacząłem mówić o ludziach tła, ale także o różnych innych tematach, jak sposoby wcielania się na Ziemi czy opisy pewnych ras pozaziemskich, to również na innych, nawet większych kanałach, bardziej znanych niż mój, zaczęły pojawiać się również takie tematy. Tak zupełnie przypadkowo. Po prostu przepchałem pewną rurę, poruszając pewne rzeczy, bo są tematy dość takie trudne nieraz do zaakceptowania, one wręcz są niesamowite. Ktoś może by uznał takie rzeczy za wariactwo, no ale ja przepchałem tą rurę, ja zacząłem o tym mówić głośno. No i za mną poszli inni, nawet jeżeli ci inni byli więksi, są więksi ode mnie, większe kanały, bardziej rozpoznawalni ludzie, ale nie mówili o tym, a od kiedy ja zacząłem, to i oni coś tam powoli zaczynają, więc bardzo mnie to cieszy, że zainspirowałem również innych. Tutaj się mocniej zaczynają tematy gwiezdne, pytania, odpowiedzi. Kolejny filmik, który opowiada o ochotnikach, czyli gwiezdnych duszach, które przyszły na Ziemię do pomocy, bardzo fajnie zrealizowany. Moc słowa nie, bardzo istotny materiał pomagający nam pozbyć się balastu z naszego życia, ponieważ my często rozumiemy słowo nie jako, że wszechświat nie rozumie zaprzeczenia, nie rozumie słowa nie, tylko że w tym materiale, w mocy słowa nie, nie chodzi o słowo, nie chodzi o nie, chodzi o emanowanie sprzeciwem, brakiem zgody na pewne wydarzenia. A na dobrą sprawę, nie da się przeskoczyć naszego braku zgody. Jeżeli na coś się wykluczamy, to nie zaistnieje. Jeżeli coś się dzieje negatywnego, to na jakimś poziomie, nawet z poziomu manipulacji, ale jakaś ta zgoda była. Niech się dzieje, bardzo ważny materiał odnośnie kreacji, przyciągania, manifestacji, i wiem, że pomógł wielu ludziom zrozumieć te tematy. Trucizna dla duszy, czyli to, co nam obcina skrzydełka. To, co jest najbardziej toksyczne dla naszej świadomości, właśnie dla naszej duszy. Wpisy, warstwa ciała energetycznego, oczyszczanie rodu. No właśnie, oczyszczanie rodu. Opowiadam tutaj głównie o sposobie, w jakim realizuję oczyszczania rodowe. Bo powiem wam, że jestem zaskoczony tym, jak niektórzy inni ludzie robią oczyszczania rodowe. Jako bardzo skomplikowane, długie procesy, przy okazji kosztowne. A ja to realizuję w zupełnie inny, prosty sposób, bo jeżeli jest jakaś karma rodowa czy jakieś programy, to niekoniecznie to trzeba jakoś przerabiać. Niekoniecznie w to trzeba wchodzić. Bo karma jest czymś, co tak naprawdę nie istnieje. Karma jest tym, co tworzymy w obrębie własnych przekonań. I czasami wystarczy puścić, odpuścić. To nie jest kwestia przerabiania, to jest kwestia zrozumienia, że wybaczam sobie, wybaczam innym i pozwalam, by mi wybaczono. I nie trzeba już nieść żadnej karmy i obciążeń, bo to wszystko znika. Podkreślam, nie trzeba nic przerabiać, po prostu wystarczy puścić. I ja bardziej w tym kierunku idę w moich sesjach. Energia obfitości, pieniądze, bogactwo. Krótko i na temat, jak działa energia pieniądza, że to jest rodzaj świadomości, a zatem ma swoje, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju uczucia, odczucia. Warto ją zapraszać, warto ją chcieć do naszego życia. Myślę, że to jest coś, co może każdemu pomóc przewartościować swoje podejście do spraw. Kolejny materiał o gwiezdnych nasionach, tym razem oparty o Dolores Cannon.
wolna wola wcielenia, manipulacje, czyli właśnie pogadanka o tym, jak nasza wolna wola, nawet jeżeli jest zmanipulowana, ale jak bardzo ma kluczowe znaczenie do tego, co wydarza się w naszych życiach. Bo tą wolną wolę ciężko jest obejść. To znaczy, obejść można, ale złamać niekoniecznie. Centrum Wsparcia dla Gwiezdnych Nasion. To był ten moment, kiedy postanowiłem, że profilem mojego kanału i mojej działalności, chociaż robię różne rzeczy, ale chcę, żeby zawsze było wspieranie Gwiezdnych Nasion, bo to od Gwiezdnych Nasion zależy przyszłość planety, tej cywilizacji i w ogóle tego, co będzie, więc dbajmy o Gwiezdne Nasionka. Rozwijajmy naszą świadomość, dzielmy się tym. I tematy Gwiezdnych Nasion od tego momentu już weszły u mnie na stałe i będę jeszcze często do nich wracał. Andromedanie. To jest wywiad z Aleksem Collierem, czy nie ja go przeprowadzałem, to jest stary wywiad z 94 roku, a Alex Collier był mężczyzną, który został zabrany przez Andromedan. Miał wiele kontaktów z Andromedanami, między innymi był u nich na statku i to jest jedno ze źródeł, którym ufam, bo to jest źródło wiedzy bezpośrednie, nie channelingowe, on miał z nimi kontakty fizyczne i zresztą rasy pozaziemskie, jak na przykład Taigetanie, ja dużo opieram się na informacjach od Taigetan, ale oni nie są jedyni, ale też i oni przyznają, że kontakt Alexa Colliera był prawdziwy, to nie jest jakaś ściema czy wydmuszka. Tutaj materiał opisujący rzeczy związane z regresją hipnotyczną i niehipnotyczną, bo ja wykonuję regresje niehipnotyczne. Jak to wygląda u mnie? A to jest pierwsza z sesji, gdzie prezentuję przebieg takiej jednej. Ale oczywiście będzie ich w przyszłości więcej. Bardzo interesujące nagranie dotyczące tematu walk-in, czyli sposobu, w jaki dusze mogą wejść w ciała, w dorosłe ciała, bo dusza niekoniecznie musi wchodzić w ciało noworodka i przechodzić przez wszystkie etapy, a może wejść w ciało dorosłego. I z czym to się wiąże, jakie są odmiany. Pamięć wdrukowana to materiał inspirowany działaniami Dolores Cannon, bo to jest kolejna rzecz, która pomaga nam zrozumieć funkcjonowanie świata, że nie wszystkie doświadczenia, które gdzieś w sobie nosimy, nawet na poziomie podświadomym albo poziomie duszy, pamięć inkarnacyjna, to niekoniecznie coś, co przeżywaliśmy. To mogą być doświadczenia, które wgraliśmy sobie z takiego banku wiedzy po to, aby mieć pewien kontekst, żeby nie marnować jakiegoś wcielenia na uczenie się, o co chodzi w życiu i w tym świecie, w danej rzeczywistości, tylko mamy już gotowca. Owczy pęd, niewolnicy lęku, zasilenie negatywów, dojarka strachu. Bardzo lubię to nagranie. Pozwoliłem sobie tutaj pośmiać się trochę z takiego podejścia, jak to ludzie potrafią skupiać się na negatywach, jak to robią z igły widły, jak to, wiecie, wszystko jest złe, wszystko człowieka chce okraść z energii, dybać na niego. No i to jest właśnie tym, co generuje te negatywne emocje, energię. Ludzie chcący dbać o siebie żyją w takiej mentalności zastraszeniu, że wszystko na nich czyha i co robią? No, stresują się i produkują tylko to, czym negatywne energie istoty się dalej odżywiają. Innymi słowy, stają się bateryjkami. Chcąc uniknąć losu bateryjki, stają się bateryjkami, bo są przesadnie ostrożni, wyczuleni, ja nie ufam nikomu, nie, nie. No, to się niekoniecznie opłaca, bo to rodzi paranoję. I temu się oczywiście sprzeciwiam. Zrozumieć istoty pozaziemskie, to są filmiki dotyczące właśnie tego, jak istoty pozaziemskie interpretują nas, ludzi. To nie jest takie wybujałe gadanie dla gadania, bo tak mi się wydaje. To są informacje na podstawie zaznajomienia się ze źródłami pozaziemskimi, ze sposobem myślenia tych istot, jak oni, chociaż są, wydaje się, dużo bardziej rozwinięci, ale jak oni również nie potrafią zrozumieć niektórych rzeczy związanych z naszym ludzkim, ziemskim sposobem myślenia oraz sytuacją, którą tutaj mamy. Oni mają ze swojego spojrzenia kosmicznego wiele racji, ale jednocześnie umykają im pewne aspekty.
Poza tym druga strona tej samej kwestii, czyli zrozumienia tych istot, że my często je szufladkujemy. Myślimy o nich jako o wzniesionych mistrzach, że są doskonali, a nie są doskonali. Pod niektórymi względami wiele się od nas nie różnią. Więc o tym rozmawiamy w tym cyklu. Istota gwiezdnych nasion. Jesteś ważniejszy niż myślisz. Dokładnie tak jak mówi tytuł. Jesteś ważniejszy czy też ważniejsza niż myślisz. Bo to gwiezdne nasiona, można powiedzieć, decydują o tym, co będzie z tym światem. Ekstrakcja, zabieranie, ewakuowanie ludzi z Ziemi. Tutaj wyjaśniam, jak wygląda właśnie zabieranie ludzi z Ziemi, że nie musi być niczym złym i że gwiezdne nasiona czasami mają takie umowy ze swoją gwiezdną rodziną, że w pewnym momencie mogą zostać zabrane, żeby nie kontynuować inkarnacji tutaj, a jeżeli tak się dzieje, to na jakich zasadach, więc tutaj to wyjaśniam. Źródła wiedzy, jakie rekomenduję i te, jakim nie ufam. Istotny materiał, ponieważ nie chcę w każdym filmiku powtarzać, na czym ja się opieram. Skąd ta moja wiedza? Czasami ludzie pytają, Darku, skąd to wiesz? Tutaj wyjaśniam, skąd ta wiedza, czemu ufam, czemu nie ufam. Dodam tylko, że ja bardzo restrykcyjnie dobieram informacje. To nie tak, że podekscytuję się, bo przeczytam w internecie gdzieś tam jakąś wzmiankę i potem paplam, powtarzam. Nie. Ja bardzo konkretnie, starannie dobieram źródła i rzeczy, o których mówię. Takich niesprawdzonych informacji zazwyczaj nie przekazuję, a jeżeli tak, no to powołuje się, słuchajcie, to jest jakaś strona taka, na przykład ten Kobra, o którym mówiłem wcześniej, nie mówię, że mu ufam, przekazuję, że jego zdaniem jest tak i tak, informacja wydaje się ciekawa, czy jest prawdziwa, nie wiem, po prostu przekazuję, zróbcie z tym, co chcecie. Ale są takie źródła, którym ufam, na którym polegam i o tym tutaj mowa. Tu już przechodzimy do tematów współczesnych, czyli tego, co mamy teraz rzekomo z oswajaniem ludzi z tematem UFO, z tym ujawnianiem, co o tym myślę i co myślą o tym istoty pozaziemskie. Ziemia a sytuacja galaktyczna, no, czyli dosłownie w jakiej sytuacji jest teraz Ziemia. No teraz i ogólnie w przeciągu ostatnich co najmniej 12 tysiącach lat, jak się te sprawy mają. I kontynuacją poniekąd tego filmu jest sytuacja galaktyczna, zniewolenie Wenus. Bo to się wiąże, bo Wenus jest akurat planetą w podobnej sytuacji jak Ziemia. Tam również kabała, negatywna strona ma swoje znaczące wpływy. A na ten moment najnowszy filmik to dotyczący kształtu Ziemi, kopuły. Nie chciałem robić o tym nagrania, ale ostatecznie zrobiłem tak dla jasności, żeby pewne rzeczy po prostu głośno powiedzieć, żeby nikt mi nie zarzucał, że ja na przykład forsuję jakiś pogląd, że kopuła jest nałożona, podczas gdy tak nie jest, ponieważ kopuła to pasma częstotliwości, a nie obiekt fizyczny. Ale rozumiem, że ktoś, jeżeli ja tego nie powiedziałem wyraźnie, może założyć, że ja również należę do grona mówiącego o fizycznej kopule, że jesteśmy jakoś przykryci, a jak mówiłem, tak nie jest i będę jeszcze o tym mówił, bo chcę w przyszłości nagrać jeszcze materiał dotyczący pasów Van Allena, które w istocie są tą kopułą, tą barierą częstotliwości otaczającą Ziemię. Więc tak, kopuła jest, ale nie ma postaci fizycznej. Przejdźmy jeszcze do zakładki playlisty, ponieważ materiały moje często, choć nie zawsze, są zgrupowane w playlisty. I tak, na pewno zachęcam do playlisty o ludziach tła, zachęcam do playlisty dotyczącej gwiezdnych nasion i wywiady z Zygim. To są po prostu wywiady, których udzielałem na kanale u Zygiego, są one zebrane wszystkie tutaj w kupę u mnie, więc jakbyście nie mogli ich znaleźć u Zygiego, bo są nieraz rozstrzelone, no to ja tutaj je zebrałem wszystkie razem. No dobrze, a co potem? Jakie plany na przyszłość, co po powrocie? Otóż przede wszystkim, jak się już odkopię z różnych zaległości po moim powrocie do regularnego tutaj działania, to chciałbym zrobić nagranie live. Wiem, że lubicie nagrania live, ja natomiast rzadko je robię. Zrobiłem do tej pory całe aż jedno, ale to dlatego, że to właśnie
kiedy ja nagrywam swoje takie zwykłe filmiki, nagrywam je o różnych dziwnych godzinach, a robienie live'u ma sens wtedy, kiedy to jest tak ogólnie wygodne dla wszystkich. Trzeba jakby więcej elementów zgrać. Jednak planuję, żeby we wrześniu, tudzież przełom wrzesień, październik, zrobić nagranie live, bo wrzesień jest dla mnie szczególnym miesiącem i o tym właśnie porozmawiamy sobie wtedy, bo to jest taka data, rocznica, kiedy ja, jeśli chodzi o moje działania, kiedy one tak zaskoczyły, kiedy można powiedzieć, że moje życie zaczęło się opierać na mojej samorealizacji, na prowadzeniu wszystkich sesji i tak dalej. Wrzesień był jakby pierwszym miesiącem, kiedy finansowo żyłem z własnej samorealizacji. Właśnie z sesji, które prowadzę i tak dalej. To był taki pierwszy miesiąc, który mi pokazał, że hej, dobrze, że odszedłeś z systemu, to była słuszna droga i idąc w zgodzie z sobą i realizując siebie, jednocześnie na poziomie materialnym jest to w stanie zapewnić ci po prostu byt. To nie jest tak, że musisz to godzić z jakąś pracą systemową. Poszedłeś 100% w duchowość, świadomość, rozwój i bardzo dobrze. To była słuszna droga i teraz to ci się zwraca. Nie zawrócisz z tej drogi już nigdy, zawsze będziesz ją kroczył i będzie tylko lepiej. I wrzesień był pierwszym miesiącem na tej drodze i z czasem to tylko narastało i szło coraz piękniej. Dlatego chciałbym zaakcentować to właśnie robiąc takiego live'a we wrześniu. Poza tym po moim powrocie chciałbym, jak powiedziałem wcześniej na początku, zmienić nieco profil, żeby zaakcentować bardziej to, że ten kanał staje się bardziej kanałem kosmicznym, co nie przeczy temu, że dalej porozmawiamy o różnych konceptach bardziej duchowych, metafizycznych. Zacznę także cykl dotyczący pozaziemskich ras. Zapowiadałem to już wcześniej, że będzie jeden filmik opisujący jedną konkretną rasę, żeby nie szukać tego w składance, jak na przykład robiłem wywiady z Zygim, gdzie rozmawiałem o kilku rasach w obrębie jednego materiału. Natomiast tutaj to będzie tak bardziej skondensowane. Jeden filmik, jedna rasa. Żeby było takie kompendium wiedzy zebrane w kupie, skondensowane. Chciałbym też porozmawiać trochę na temat, no właśnie, metafizyki świata, tła. Jak to wszystko jest tłem, bo dalej dostaję nieraz pytania o ludzi tła. Jest duże zainteresowanie tematem, ale też i pewne niezrozumienie. I chciałbym bardziej rozjaśnić temat, jak to wszystko, czego doświadczamy, ma iluzoryczną naturę. Jak bardzo jest tłem dla naszego doświadczania. Jak rzeczywistość w istocie jest jedynie snem duszy. A jedynym prawdziwym obiektem jest tylko ten, kto patrzy, a nie to, na co on patrzy. Od czasu do czasu myślę, że zrobię też nagrania będące wywiadami. Jest jedna kobieta, która miała ciekawe doświadczenia na ceremonii ayahuaski i być może o tym porozmawiamy. Już od dawna się zbieramy na wywiad, ale jakoś tak to jakoś wyszło, że zawsze coś innego jest, ale mam to w pamięci. I chciałbym też zrobić wywiad z kobietą, która robiła fanowskie tłumaczenia i nagrania lektorskie książek Pawliny Klem Świetlne wiadomości z Plejad. Wstępnie już tam raz się kontaktowaliśmy, też już chwilę temu, też te terminy się tak średnio zgrywają, ale ogólnie chciałbym taki materiał zrobić. Chciałbym także zrobić materiał dotyczący historii naszej galaktyki od czasów ekspansji Liry. Od kiedy to się wszystko zaczęło naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Jak przebiegały te wojny, rozwój różnych cywilizacji, co, gdzie, jak i dlaczego. Jest tam dużo takich pustych plam, rzeczy niewiadomych, ale pewien zarys tej historii galaktycznej chętnie bym wam przedstawił. Tylko to wymaga pewnych jeszcze przygotowań, czasu na to, żeby przy tym przysiąść, przy źródłach, zebrać to wszystko ładnie w kupę, przeanalizować. Oczywiście dalej będę publikował na kanale sesje regresyjne, które prowadzę. Prowadzę ich bardzo dużo, ale niedużo publikuję, bo robienie filmików z sesji zajmuje ogrom czasu. Tak się wydaje, że nagrałeś filmik z sesji, to gotowiec, możesz wrzucić. No nie.
bo ja tam poprawiam takie pewne detale jak dźwięk, czasami wycinam puste przerwy pomiędzy wypowiedziami, bo nieraz ludzie podczas sesji wypowiedzą jakieś zdanie, potem się zawieszają, pewne rzeczy się tam układają u nich, dzieją, dopiero potem kontynuują, więc nieraz takie puste miejsca ja wycinam i to wymaga wszystko dużo czasu i składanie tego, więc rzadko wrzucam materiały z regresji, ale tak prowadzę ich sporo i mam kilka jakby takich, które mam w głowie, że to były ciekawe sesje, chcę się nimi podzielić, tylko ponownie muszę mieć czas, żeby się tym wszystkim zająć. I jeszcze może taka nowina, może nieco przedwczesna, ale w sumie dlaczego? Dlaczego nie? Mianowicie planuję, to na razie jest w sferze planów, działań w tym kierunku jest mało, ale planuję napisać książkę. Może ktoś pomyśli, ojej, następny, co tam nagrywa filmiki na YouTubie, będzie książkę pisał. Chcę tylko bardzo wyraźnie zaakcentować, że pisanie to jest czymś, czym ja się zajmuję od lat. Ja napisałem już sporo. Napisałem całkiem sporo rzeczy, tylko to nie są rzeczy związane z duchowością. To są książki fabularne, jak również piszę także eseje dla wydawnictw, które ukazują się przed daną fabułą danej książki, przed daną historią, jest taki esej wprowadzający, opowiadający na przykład o autorze, o świecie i tak dalej. Więc ogólnie rzecz mówiąc, ja planowałem, wiecie, karierę pisarską swego czasu. Kiedy odrzucałem pracę w systemie, kiedy nie przedłużyłem umowy pracy w szkole, ja planowałem, że będę pisał. Myślałem, że to będzie moja samorealizacja i jednocześnie środek utrzymania. No i potem ewentualnie spotkania autorskie. I tak to jakoś będzie. No i wiecie, to byłoby super, ale... No właśnie, to byłoby super, ale to, co otrzymałem, czyli to miejsce, gdzie jestem, to, co robię teraz, było super o wiele bardziej. Ponieważ pisanie książek to ciągle jest pewna presja. Kiedy się współpracuje z jakimś wydawnictwem, są terminy, są umowy, są pewne ustalenia, korekta książki, to słuchajcie, to jest naprawdę trudne, czasochłonne i tak dalej, wymaga dużo zaparcia, samodyscypliny, a ja jestem wolny duch. Ja potrzebuję swobody i jeżeli ktokolwiek i cokolwiek próbuje mnie nawet bez złej woli, ale jest dla mnie jakimś ograniczeniem, to ja to odrzucam. Ja nie mogę mieć ograniczeń zewnętrznych. Ogranicza mnie tylko jakby moje wnętrze, czyli mam takie ograniczenia, jakie chcę sobie nałożyć w obrębie swojego doświadczenia. Nie akceptuję żadnej hierarchii, że mam jakiegoś szefa, ktoś mi da na jakiś termin, musisz na to być. Pff, nic nie muszę. Jestem wolną istotą. Dlatego cieszę się bardzo, że robię swoje sesje na swoich warunkach. I gdybym żył z pisania książek, byłoby to fajne, ale ciągle poziom niżej niż to, gdzie jestem teraz. Niemniej poczułem, że na swoich warunkach chcę napisać książkę, zbierając do kupy wiele rzeczy, o których mówię, które nieraz może umykają w filmikach i nieraz pewne rzeczy lepiej przeczytać w taki bardziej ułożony, linearny sposób. Bardziej się to zakotwicza i ja też, kiedy nie mówię tak spontanicznie, chociaż cieszę się, że to, co mówię do was trafia i wiele razy czytałem komentarze, że mam fajne porównania, że to bardzo obrazowo tłumaczę, ale i tak, kiedy piszę, to mam więcej jakby czasu i uwagi na to, by to wszystko jeszcze lepiej ułożyć, żeby to wszystko jeszcze lepiej trafiało, bez jakichś skrótów myślowych. Będę mógł sobie pozwolić na większe doprecyzowanie. Jeżeli ktoś też myśli, że za książką idzie jakaś chciwość, bo to są pieniądze, to słuchajcie, nie. Autorzy książek w Polsce, zwłaszcza tacy, którzy nie są jacyś bardzo rozpoznawalni, nie zarabiają zbyt wiele. Na książkach może zarabiać ktoś, kto dokonuje self-publishingu, czyli napisał książkę, sam wynajmuje ludzi do korekty, sam wynajmuje ludzi, którzy składają tą książkę, znajduje drukarnię i zajmuje się dystrybucją tych książek. Czyli sam ogarnia wszystko.
a jak się domyślacie, ja nie mam czasu, uwagi, ani ochoty, by zajmować się procesem wydawniczym. Ja chcę napisać książkę, ale kiedy ją napiszę, będę chciał, żeby została wydana przez jakieś jedno z alternatywnych tematycznie wydawnictw w Polsce. A kiedy wydaje się książkę przez wydawnictwo, to autor często dostaje na przykład 3 złote od sprzedanego egzemplarza książki. Książka kosztuje na przykład 40 zł, a autor może dostać tam 3 zł z tego. Więc to nie jest majątek, ponieważ to wydawnictwo wtedy ponosi koszta stworzenia tej książki, wydrukowania, magazynu, dystrybucji i tak dalej. Więc to nie jest zarobek, żeby ktoś myślał, że ja chcę jakoś zarabiać, jestem chciwy na kasę i piszę książkę. To jest dalej element mojego samorealizowania się. I to będzie szło dalej. Ja nie wiem, co będzie później. Jestem zadowolony, że odkrywam nowości na tej drodze. Ja niczego nie planuję. To wszystko przychodzi. Przychodzi, pojawia się pewna idea, zostaje rozpoznana i potem się po nią sięga. I kiedy my widzimy takie iskierki jaśniejące w naszej przestrzeni w życiu i my je pochwytamy i za nimi idziemy, to utrzymuje nas na najlepszej ścieżce naszego życia. To jest to flow. My wtedy nie musimy planować naszej drogi życia, zastanawiać się, co ja teraz muszę, jak to ogarnę, jak to będzie. Puść kontrolę, drogi człowieku. Pozwól, by twoje wyższe ja działało, a ty tylko rozpoznajesz te rzeczy, które przychodzą i cię zapraszają. Hej, to jest fajna droga dla ciebie. I to są zaproszenia z poziomu wyższego ja. A nasze działanie to tylko rozpoznawanie tych okruszków, tych okazji, tego jak wszechświat, czyli nasze wyższe ja, się z nami komunikuje. I kiedy za tym idziemy, po prostu zawsze jest dobrze. Ufamy. Ufamy we wszechświat, czyli ufamy w siebie, w nasze wewnętrzne prowadzenie, wewnętrzne, ale z poziomu wyższego ja. Prosta sprawa. Dlatego to jest tak normalne, tak naturalne. Będę kończył, ale tak przed samiuteńkim zakończeniem jeszcze taka wzmianka, że czasami dostaję wiadomości od ludzi, którzy chcą ze mną współpracować. Czasami ktoś chciałby, żebyśmy nagrywali razem na stałe, czasami ktoś chce być redaktorem na kanale, albo jakieś zakładanie firm, inne różne dziwne układy. Głośno chcę oświadczyć, że nie jestem zainteresowany żadną, ale to żadną formą współpracy z kimkolwiek i nie chodzi tu o pieniądze, nie chodzi tu o to, czy ja komuś ufam, czy kogoś znam, czy to jest ktoś, kogo właśnie znam i lubię. Nieważny jest człowiek, nieważne, czy stoją za tym pieniądze, bo nawet gdyby stały za tym miliony, ja nie poświęcę tego, co mam, dla żadnych milionów, bo wiecie co? Bo ja mam spokój, mam zadowolenie, jestem bardzo szczęśliwy w miejscu w życiu, w którym jestem. I żadne pieniądze, które ktoś mi obiecuje, i nawet gdyby one były, one mnie nie obchodzą, bo mi nie zależy, żeby się nachapać. Ja chcę żyć spokojnie z tego, co mam, a jakoś mam i idzie do przodu i to wszystko tylko narasta i się rozwija i bardzo dobrze radzę sobie sam, nie szukam żadnych, ale to żadnych form współpracy, nawet jeżeli to jest z dobrego serca i nie ma w tym żadnego interesiku jakiegoś drugiego dna. Nawet jak ktoś również działa z poziomu dobrego serca, to ja również z poziomu dobrego serca odmawiam, ponieważ ja jestem indywidualistą, ja robię swoje na swoich warunkach, w swój własny sposób i nie chcę tego po prostu zmieniać. W zasadzie jedyne formy jakiegoś współdziałania z innymi, które akceptuję, to na przykład udzielanie wywiadów, tak jak to robię z Zygim. Pojawiam się często na kanale Zygi Texas, robimy tam wywiad i jest fajnie, bo i Zygi też jest przy okazji fajny i zrobić fajny wywiad na fajnym kanale z fajnym człowiekiem jak najbardziej mogę, ale to jest takie wolne. Każdy robi swoje. Przyjdę, pogadam, wychodzę i tyle. Bez zobowiązań. Takie coś mi się podoba. Dlatego w grę także wchodzi, wiecie, jakbym miał gdzieś poprowadzić jakiś wykład, panel, znam się na takich rzeczach, mogę takie rzeczy zrobić i to wszystko jest okej. Bo to ciągle daje swobodę, ale
żadne jakieś takie twarde współprace czy coś w tym stylu. No nie, to zdecydowanie nie jest dla mnie. Mam nadzieję, że to jest jasne i zrozumiałe, ponieważ ta nasza droga indywidualna, a wiem, że wielu z was również taką kroczy, nie jest gorsza od tego, co się mówi, że musimy się jakoś tam jednoczyć i tak dalej. Bo jak dobrze wiecie, oglądając mój kanał, a zgaduję, że oglądacie, bo tego filmiku na pewno byście nie oglądali, gdybyście nie lubili mojego kanału. Rozumiem, że ktoś z zewnątrz może oglądać moje filmy, jeżeli jest temat ciekawy i ktoś po prostu wejdzie, bo jest zaintrygowany wiadomościami. Ale taki materiał jak ten, materiał organizacyjny, no to ten będą oglądać tylko ci ludzie, którzy naprawdę są zainteresowani moim kanałem i tym, co robię. I wiem, że właśnie wielu z was rozumie to, o czym mówimy w materiałach dotyczących Starseed, Gwiezdnych Nasion, że samotność i samotne działania są jak najbardziej naturalne, że na pewnym etapie nie ma kompatybilności i im bliżej się zbliżamy tego czubka jakby naszego doświadczania, tym mniej jest ludzi kompatybilnych z nami. I finalnie szczyt osiągamy zawsze samotnie. Ponieważ im jakby niżej jesteśmy, tym większa pula kompatybilności. Ludzie systemowi i tak dalej, ich jest więcej, ale utrzymani są na innym poziomie świadomości, no matriksowo-systemowym. A im bardziej się od tego odłączamy, tym mniejsze jest grono osób. I finalnie, nawet jeżeli mówimy o tej kulturze alternatywnej, tutaj również są różne podziały, ktoś bardziej w tą stronę, ktoś bardziej w tą stronę. Dlatego ostatecznie, żeby nie... Wolność jednego człowieka jakby ogranicza wolność drugiego, więc aby być w pełni wolnym, to finalnie naszą trasę kończymy jakby sami. I to jest, no, to jest naturalne, to jest normalne. A wpływ Gwiezdnych Nasion poprzez ich wibracje, poprzez to, jak bardzo pojedyncze, samotne gwiezdne nasionko, które poszerza swoją świadomość i się przebudza, jak ono ogromny ma wpływ na kolektyw, no to już służy wyjaśnieniu, że nie tylko poprzez jakieś łączenie się i grupowanie możemy pomagać światu, bo pomagamy również przez to, że jesteśmy. Wystarczy być. Być szczęśliwym, być sobą i wyrażać to, promieniować tym, być po prostu w zgodzie z tym, kim jesteśmy, z naszą esencją. Nie musimy nieraz robić nic więcej ponad to niż być, bo na poziomie energetycznym już ma to moc sprawczą i przemienia wszystko, ma wpływ na tą energię kolektywną. Jesteśmy takim składnikiem, który zmienia kolektywny smak całości. I jeszcze tak jako ostatnie słowo, to wielkie takie wdzięczności dla was, że podobają się wam treści, które tworzę, że to czujecie. Ja nie wiedziałem, w jakim kierunku to pójdzie. Jak mówiłem, wcześniej było więcej spraw związanych z duchowością, a ostatecznie poszliśmy bardziej w kierunku kosmicznym. I jestem niezmiernie szczęśliwy, że jest potrzeba wiedzy w tym temacie, i że nawet jeżeli są to tematy często właśnie takie niesamowite, one są często niewiarygodne, oderwane, ale jednak spotykają się z waszym zrozumieniem, szacunkiem i chcecie tego więcej i czerpiecie z tego. Czasami się pojawi jakiś komentarz, że ktoś to nie wierzy, albo nie rozumie, albo coś. To jest normalne, w porządku, nie przejmuję się tym, ale dostaję również prywatnie ogrom wiadomości, jak bardzo ktoś to czuje, jak to pobudza tą wewnętrzną taką strunę duszy, jak w to uderza, że pobudza tą wewnętrzną gwiezdną pamięć. I o to chodzi. To chcę robić. Nawet jeżeli mówię, że jestem samotnikiem, ale przez to, że tworzę takie materiały poszerzające świadomość, przekazujące tą wiedzę, jak to wygląda wszystko poza ziemią, to pracuje rozszerzając perspektywę odbiorców. I ma to tak naprawdę znacznie większy wpływ, niż mogłoby się wydawać. Ja mogłem robić swoje i tak czy siak robiłbym swoje. Tylko że lepiej robić swoje, wiedząc, że ktoś tego słucha i dla kogoś to jest przydatne, niż mówić po prostu do ściany. Zatem
jest to wszystko super motywujące. Wielkie wdzięczności za to wsparcie od Was, wsparcie słowem, wsparcie czynem, czymkolwiek. Więc kiedy to oglądacie, jak powiedziałem, ja pewnie jestem już na wyjeździe. Kilka materiałów na najbliższe dni mam przygotowane, a coś może właśnie na tym wyjeździe uda mi się jeszcze nagrać. Może w bardziej ubogi sposób, bo nie będę miał komputera, żeby to zmontować, no ale jakoś damy radę. Trzymajcie się, no i do następnego. Cześć!